bo myślę, że każdy inwestor, który zarabia na giełdzie, na pewno ty też, ma jakąś taką swoją strategię finansową. To znaczy ma coś konkretnego na wykresie, na co zwraca uwagę. Wiesz może, tak, o co mi chodzi? Znaczy, strategia to jedno, a skill to jest drugie. To, o co pytasz, to nie jest tyle strategia, co skill. Czyli zobacz, strategia finansowa zależy tak naprawdę w dużej mierze, ja to doświadczam i nawet ostatnio coś mi się zrobiło, nie? Nie wiem, się śmieję, czy to kryzys wieku średniego, nie wiem jak to nazwać, ale chodzi o to, że jestem, mija mi rok, jak wszedłem na rynek amerykański, nie? I ostatnio nawet rozmawiałem tam z kilkoma moimi znajomymi z takiej już dłuższej perspektywy czasu i inwestorami i tak mówię, kurde, czy ja jestem dziwny, ale mi się już po prostu nie chce szarpać. Nie chce mi się już, wiesz, na polskiej giełdzie stać w gardzie, kupować, sprzedawać, głowę z ramionami dostrzegać, szarka i tak dalej, tylko wolałbym, bardziej mnie satysfakcjonuje na przykład powtarzalne 4000 zł co miesiąc niż 10 tysięcy złotych wyszarpane w pocie czoła. Po prostu. Ja wolę znaleźć spółkę, która wypłaca dywidendę i wiesz, i z tego tytułu niech sobie tam powolutku ten majątek wzrasta, a mnie ta dywidenda jara, niż wyszarpane na krótkim terminie, na spadkach czy na wzrostach, wykorzystując jakieś instrumenty z dźwignią. I właśnie to jest kwestia, jedna to jest skill, a druga to jest właśnie charakter inwestycyjny, że skill to są te 6 formacji, które starałem się wam pokazać podczas tego kursu inwestycyjnego, tak, czyli tak. Wiesz, on spadająca gwiazda, szark, głowa z ramionami, odwrócona, objęcie hossy, objęcie bessy. Młotek? Młotek mówiłem wam, że to jest tylko kwestia taka, żebyście wiedzieli, że coś takiego jest, a ja nie korzystam w ogóle. Ale wiesz co, sobie tak zauważyłem, że często działał w moim przypadku właśnie młotek, bo to był trend spadkowy, tak, potem młotek i zazwyczaj właśnie się odwracało z tego, co widziałem. To jest właśnie ta kwestia. I to jest już teraz, już budujesz swój indywidualny skill. Dla mnie, powiem ci tak, takim kamieniem węgielnym, takim elementem, który naprawdę zależy mi, żebyście osiągnęli, realizując ten kurs, to żebyście nauczyli się uczyć tego zawodu, tej dziedziny. Żebyście uwierzyli w to, że nie zawsze trzeba zapłacić za szkolenie 6, 8, 15 tysięcy złotych, tylko że możecie czasami sięgnąć do książki, gdzie będziecie mieli tę samą wiedzę, i potem włożycie w to więcej energii i zaczniecie tę wiedzę testować na prawdziwym rynku. Oczywiście tak. Czasowo wam się zejdzie i to jest bezdyskusyjne. Ja jestem ofiarą teraz, tak patrzę na to, wiesz, 10 lat gry na polskiej giełdzie, bo ja się uczyłem, ja i tak się, wiesz, jakby z tych pętli mojego pierwszego nauczyciela wyswobodziłem, wchodząc na rynek akcyjny, ale dopiero zauważyłem, tak jak mówię, w ubiegłym roku jak już się sam wkurzyłem, organicznie, wiesz, ten rynek mnie wyedukował, że Paweł, no na tej polskiej giełdzie może będzie fajnie, to wtedy sobie wrócisz, a teraz szukaj perspektywy na innych rynkach, szukaj innych szans, nie? To co jest bardziej opłacalne, tak? Bo tak, tego, na pewno tak. Rynek w Nowym Jorku, tak, to jest Nowym Jorku amerykański, tak. Jest no, na pewno bardziej opłacalny. Jak tam oglądałem też twoje nagranie, jeśli chodzi o to wypłacanie dywidendy, tak? No bo jest chyba 2 razy do roku. 4 razy do roku. 4 razy do roku. Z tym, że widzisz, Piotrku, tylko to jest jedna różnica, bo to może być mylne, nie? Pamiętaj, że dywidenda jest to część z wypracowanego zysku, przeznaczona na wypłatę dla inwestora. I na przykład taka dywidenda to jest powiedzmy 6%. To nie jest tak, że co kwartał dostajesz 6%, tylko te 6% jest podzielone na 4. A więc wychodzi, że co kwartał dostajesz 1,5. Natomiast w Polsce jest te 6% wypłacane jednorazowo. Z tym, że w Polsce stworzyła się patologia. Patologia polegająca na tym, że ludzie często chcą zagrać pod tą dywidendę, a w momencie, kiedy zostanie ona wypłacona, to sprzedają akcje i to powoduje mocny spadek dzień, dwa po wypłacie dywidendy. Nie? I to jest patologiczne, no bo dywidenda jest jedynym dowodem na to, choć też nie stuprocentowym, że firma zarabia. Nie? Tak. Natomiast w Stanach jest tak, że jeżeli chcesz zarabiać na dywidenda, to trzymaj nasze akcje. I dlatego też oni wypłacając co kwartał 1,5% dają tą jakby... No, utrzymują poczucie, swoich,
Tak, akcjonariusze. Akcjonariusze, tak. Dokładnie, nie ma tam takich gości, którzy chcą, wiesz, wycisnąć akcytrynę i spieprzyć, nie? I to jest, no to jest fajne. I to jest bezpieczniejsze dla ludzi, którzy myślą o tym, żeby coś myśleć długoterminowo, nie? No, a więc wiesz, odpowiadając na twoje pytanie, skill to jest jedno, to są te takie ulubione formacje, co w twoim wypadku może być nawet ten młotek, bo pamiętaj, że nie ma lepszych i gorszych formacji, to jest tylko kwestia charakteru, co ci bardziej pasuje i na czym nauczysz się grać. A druga sprawa to jest już podejście inwestycyjne, które w mojej ocenie zależy od wieku. Ja tego kiedyś nie rozumiałem, ale załóżmy, kiedyś, jak byłem gówniarz, czyli powiedzmy miałem 20 lat, wchodzący dopiero w karierę zawodową, to jak ja bym miał te skille, które mam w tym momencie, to bym sobie pomyślał, że wow, hura, super, to o to ja walczyłem całe życie, łop, kurde, wiesz. A teraz mam te skille i sobie myślę, co ja dalej mogę zrobić? Ale to jest do dupy wszystko, nie? I sobie wiesz, i to jest ta kwestia, że mamy w wieku 20 lat więcej energii, więcej optymizmu, więcej nam się chce, ja mogę więcej pracować, a teraz mam 33 lata w tym momencie, nie? I wcale nie jestem stary, ale no wiesz co ci powiem? Jest godzina 23, a ja już taki, już mi się nie chce. Kiedyś pracowałem do drugiej w nocy, wiesz, o 6 wstawałem i tu bach, 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 tu robię, tu tego, wiesz, garnitur układałem i jechałem do Warszawy na spotkanie. A teraz sobie myślę, kurwa, do Warszawy mam jechać. Może brak jakichś witamin, nie? Wiesz, nie. Dbam o siebie, nie? Ja, wiesz, i ćwiczę, i mam dwójkę dzieci, a więc ja witamin mam bardzo dużo, bo nawet jak mam rano, wiesz, robię im to jedzonko, to jakieś, te, wiesz, śniadanie, czy tam, wiesz, truskawki, jagody, farmazon, oni zjedzą zawsze trochę, a więc ja jako dobry tata zawsze muszę po nich to dokończyć. Witamin tutaj mam brud, tak już naturalnie patrząc, ale wiesz, zmienia się w naszym życiu to, że na różnych etapach mamy różne priorytety i faktycznie, wiesz, będąc młodym szukasz BMW, potem z czasem Mercedesa, a na starość, kurde, Volvo, nie? I to jest jakaś naturalna kolej rzeczy i oczywiście od tego są odstępstwa, od tego można, wiesz, odejść, kombinując na różne sposoby, tylko że pytanie, po co ja mam to robić? Dla kogoś czy dla siebie? No bo dla siebie jest mi wygodniej po prostu mieć to co miesiąc jakąś wypłatę z tytułu dywidendy i się nie szarpać. Ale w oczach innych lepiej byłoby postrzegane, gdyby był, wiesz, w gardzie cały czas, nie? No tylko tak, mówić. Albo żyjesz swoim życiem, albo żyjesz dla kogoś i tyle.